Dzień dobry, kochani. Dziś dostałam od pani Kasi długą wiadomość z prośbą o radę, czy ze swoim kotem ona może wychodzić do ogrodu zimą, czy też nie powinna. Zastanawiałam się, co ja mam odpisać i jak to napisać, a w końcu stwierdziłam, moment, najlepiej będzie, jak to pokażę. Czyli wzięłam pod pachę pierwsze lepsze futro, które jeszcze na śniegu nie było. Przypadkowo padło na Paco, 7-miesięcznego kocurka w umaszczeniu Silmitet. A ponieważ Paco nie ma aktualnych zdjęć ani filmików, więc mówię, idziemy na spacer, a czy mówię do niego, idziemy chłopie na spacer, zrobimy ci i materiał filmowy i przy okazji odpowiem na to pytanie, czy wychodzić z kotem, czy też nie wychodzić zimą. Spieszyłam się bardzo, więc wzięłam niewłaściwe kocie szaleczki i od tego właśnie chyba powinnam całą opowieść o tych spacerach rozpocząć. Czyli jeżeli wychodzimy z kotem na spacer, czy to latem, czy to zimą, wiosną, czy jesienią, musi to być przede wszystkim spacer bezpieczny. A jeżeli bezpieczny, to te szaleczki, które zakładamy kotu, muszą być absolutnie pewne. I takie, które kota nam w tych szaleczkach utrzymają. Jeżeli on sobie pójdzie do przodu, to wy nie zostaniecie ze smyczą i ze szaleczkami w ręku, a kot, aby nie poszedł sobie dalej. Jak to właśnie miało przed chwilą miejsce. Ja ze swoimi kotami bardzo często wychodzę na spacery. Na spacery do swojego ogrodu. A ogród mam bezpieczny, bo otoczony bardzo solidnym ogrodzeniem. I nie obawiam się, że jakiś przypadkowy pies tutaj wbiegnie albo coś innego je wystraszy. Choć takiej stuprocentowej pewności nigdy mieć nie będę, bo wystarczy, że jakiś samolot przeleci albo gdzieś ktoś w oddali, na przykład petardę odpali. Wtedy zawsze jest pewne ryzyko, że koc się spłoszy i gdzieś pobiegnie. Ale nie zdarzyło mi się do tej pory, a mieszkam tu już ponad 20 lat, aby jakikolwiek mój kot wpadł w panikę i gdzieś mi się oddalił albo nie daj Boże wszedł na jakieś drzewo. Ale ja mam wyjątkowe koty, mam też z nimi wyjątkową relację i mam wyjątkowy ogród, więc kiedy to się razem wszystko poskłada, to później wychodzą takie fajne ogrodowe scenki. Kiedy kot bez szaleczek, czyli nie na smyczy, swobodnie po tym ogrodzie sobie buszuje. Na ten moment jeszcze Paco jest taki lekko zdezorientowany. Popłakuje sobie, wokalizuje, ale bez paniki, bo ogon już uniesiony. Spogląda na mnie, zerka, czy się nigdzie nie oddalam. Pomiałkuje, ale to takie pomiałkiwanie jest nie z przerażenia, takie bardziej przywołujące i mówiące, sprawdzające, czy aby ja na pewno tutaj będę, czy go nie zostawię, nie odejdę. Chętnie bym poszła do domu i zmieniła buty na cieplejsze, bo czuję, że już chłód od stopy bardzo, bardzo mocny. Ale tego właśnie zrobić nie wolno. Nie można nawet na momencik zostawić kota samego, bez opieki. Nigdy go się nie wypuszcza i nigdy samego w ogrodzie nie zostawia. Z każdą minutą Paco czuje się już coraz bardziej swobodnie. Ważne, abyśmy znali mowę ciała naszych kotów, abyśmy umieli odczytać ich nastrój, ich emocje,
po tym, jak układa uszy, jak układa ogonek, jak reaguje na nas. W momencie, kiedy widzimy, że kotu taki spacer naprawdę nie sprawia przyjemności i z każdą minutą czuje się coraz gorzej, a nie coraz fajniej, no to, w takiej sytuacji trzeba spacer zakończyć. Nigdy nic na siłę. Patrząc na Paco, widzę, że jest coraz bardziej otoczeniem zainteresowany. Ten pierwszy lęk już mija stopniowo. I coraz śmielej sobie tutaj poczyna. W takim puchatym futerku na pewno nie zmarznie, aczkolwiek na pewno w łapki mu troszkę jest chłodno. Nie planuję być dłużej niż jakieś 20-30 minut. Temperatura teraz nie jest bardzo niska, minus 1,5 stopnia, czyli tak akuratnie, aby mieć taki półgodzinny pobyt w ogrodzie. Paco to 7-miesięczny kocurek, czyli nie koci maluszek, z pełnym pakietem szczepień, odrobaczeń, zdrowiusieńki, w doskonałej kondycji. To są rzeczy, które też oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, gdy wychodzimy z kotem z domu. Ja już stopniowo coraz bardziej marznę, ale spoglądam na zegarek. Jeszcze z 10-15 minut pozwolę kocurkowi porozglądać się, powąchać, poprzedzierać przez te chaszcze ogrodowe. Myślę, że jeżeli jutro będzie też taka ładna pogoda, to ponowimy spacer, tylko trochę wcześniej, abym lepsze miała światło do filmowania. No już widać, że coraz bardziej się chłopakowi podoba w ogrodzie. Paco jest dostępnym kocurkiem. Z tego miotu jakoś mi się tak ostał, a ja za bardzo się nie przykładałam do tego, aby mu nowej rodziny poszukać. No ale czas ku temu najlepszy, więc jeżeli myślicie o fajnym futrzaku na długie zimowe wieczory, to tego dżentelmena wam gorąco polecam, bo jest i piękny, i słodki, i totalnie rozmurczany. I jak widzicie, całkiem z niego fajny kompan na ogrodowe spacerki. Czasami gdzieś tam mi się kocurek w te krzaki zapuszcza. Ale jak tylko go zawołam, to natychmiast do mnie przychodzi. No, czas kończyć ten pierwszy spacer. Czyli podsumowując, z kotem do ogrodu można wychodzić, pod warunkiem, że teren jest na pewno absolutnie bezpieczny i najlepiej, jak mimo wszystko, byłby na smyczy. Miłego wieczoru, kochani.